Cześć, z tej strony ja Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, nadszedł ten dzień dla mnie bardzo, bardzo ważny i wiem też, że wiele osób na niego czekało. Mianowicie dzisiaj właśnie premiera mojego kolejnego, nowego kursu online Schudnij na Keto, czyli wszystko to, co warto zrobić na keto redukcji. Także o tym kursie w skrócie Wam dzisiaj opowiem. Natomiast, żeby też było merytorycznie i żebyście też mogli zobaczyć, jak kurs wygląda w środku, to postanowiłam specjalnie dla osób obserwujących mój kanał udostępnić jedną lekcję z tego właśnie kursu. Także również w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak to wygląda i merytoryka pod kątem właśnie różnych szkół odchudzania, bardzo ciekawego eksperymentu, który został przeprowadzony. No i tak naprawdę temat tego, dlaczego większość z diet odchudzających tak naprawdę w długim okresie nie działa. Także zapraszam Was serdecznie na odcinek. Część z Was wie, że od kilku miesięcy pracowałam nad tym projektem, ponieważ jest to jeden z najczęstszych problemów, z jakim zgłaszają się już do mnie osoby, które są w ketozie, są po ketoadaptacji. Ketoza jest fantastycznym stanem umożliwiającym nam efektywne zrzucanie wagi, natomiast niestety nie u wszystkich sama ketoadaptacja wystarczy. I pomiędzy ketoadaptacją a ketoredukcją jest zazwyczaj bardzo duża różnica, o której część osób po prostu nie wie, no bo dużo się mówi o wejściu w ketozę, ale już nie tak wiele o odchudzaniu na keto. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do kliknięcia w opisie filmu w link, który przekieruje Was do strony, na której możecie się dowiedzieć wszystkiego odnośnie tego kursu, łącznie z wszystkimi lekcjami, wszystkimi modułami, wszystkimi tematami, które omawiamy, a także materiałami dodatkowymi i innymi informacjami. Ja nie będę na ten temat aż tak szczegółowo tutaj mówić, bo myślę, że po prostu osoby zainteresowane warto, żeby odwiedziły tą stronę. Szczególnie, że jeżeli oglądacie ten film jakby na bieżąco, to przez najbliższe dni mam dla Was naprawdę fantastyczną promocję, z której warto skorzystać. Schudnij na keto jest procesem. Dostajesz tam ode mnie nie tylko wiedzę o tym, czym różni się ketoadaptacja od ketoredukcji, jak w konkretnych przypadkach, jednostkach chorobowych postępować, żeby schudnąć. Dostajesz nie tylko konkretne, sprawdzone metody, a także moją właśnie metodę, jak komponować jadłospis bez liczenia makro, ale także proces, gdzie krok po kroku razem przechodzimy przez 30 dni przez ketoredukcję. W filmach na start, czyli taki pakiet basic, podobnie jakby jak już było w ketostarcie, otrzymujesz wszystkie potrzebne informacje do tego, aby rozpocząć skutecznie ketoredukcję, a także listę produktów, listę zakupów na ketoredukcji, bo ona jest inna niż na ketoadaptacji i wiele innych materiałów, łącznie z tym, jakie badania wykonać, jakie suplementy warto w tym czasie przyjmować. Wszystkie te materiały PDF również są Twoje. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na pakiet premium, to dodatkowo dostajesz ode mnie jadłospis z ponad 40 przepisami na ketoredukcję, które są proste, szybkie, smaczne i możesz je modyfikować indywidualnie, bo każdy to 500 kilokalorii oraz dodatki. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Dostajesz też ode mnie 4-tygodniowy program, w którym właśnie każdy tydzień przechodzimy wspólnie. Psychodietetyka, motywacja, wsparcie, to co dzieje się w Twojej głowie również jest poruszane, a także takie indywidualne kwestie związane między innymi z naszymi hormonami, bo to od tych hormonów w dużej mierze zależy to, czy chudniemy, a także różne tipy, biohaki, co zrobić, żeby na przykład przygotować się do posiłku i żeby zmaksymalizować to spalanie tkanki tłuszczowej, co zrobić po posiłku. Już takie naprawdę specjalistyczne rady, które ja przez lata mojego doświadczenia i edukacji zbierałam, więc jest to naprawdę mega, mega kompleksowy materiał. Jeżeli Cię ten temat interesuje, to naprawdę serdecznie Cię zapraszam do kursu Schudnij na Keto i będzie mi bardzo miło, jeżeli wspólnie jakby przejdziemy przez ten proces. Natomiast teraz zapraszam Was serdecznie na
jeden film właśnie z filmów na start, które są w kursie, w którym omówimy sobie, jakie są szkoły odchudzania, jaki to ciekawy eksperyment został przeprowadzony nie tak dawno i jakby jak ketoredukcja różni się od tego i dlaczego to właśnie może być najlepsza metoda na osiągnięcie Twojej wymarzonej sylwetki. Zacznijmy w ogóle od tego, jakie są metody odchudzania i dlaczego większość z nich nie działa. Możemy powiedzieć, że na przestrzeni już wielu, wielu lat rozwinęły się tak naprawdę dwie szkoły odchudzania. Najpierw była jedna, która dominowała rynek. Jak się okazało, że ona jest nieskuteczna, to niektórzy specjaliści zaczęli zwracać się troszkę w inną stronę. Ale zacznijmy od tej pierwszej metody, która skupiała się głównie na tym, że to, czy chudniesz, zależy od tego, ile kalorii w ciągu dnia spożywasz. Mamy pewne zapotrzebowanie kaloryczne, no i jeżeli jemy tyle samo kalorii, ile wynosi nasze zapotrzebowanie, to utrzymujemy tą wagę, którą mamy. Jeśli zjemy więcej, to przytyjemy, a jeżeli zjemy mniej, to schudniemy. Natomiast nie wiem, czy już czujesz, że coś jest nie tak z tą teorią, no bo jeżeli byłaby ona prawdziwa, to odchudzanie to byłoby po prostu bułka z masłem i tak naprawdę ani ten kurs, ani większość jakby dietetyków nie miałaby racji bytu, no bo po prostu jesz mniej, chudniesz, jesz więcej, tyjesz, prosta sprawa, to jest już tylko wtedy kwestia jakiegoś samozaparcia i motywacji, no ale nie ma w tym nic trudnego. Natomiast jakby ta teoria niestety została obalona i też być może Ty nawet w swoim doświadczeniu wiesz, że jedzenie małej ilości pokarmów nie zawsze sprawia, że chudniemy. Poza tym powiedzenie, że każda kaloria jest sobie równa, czyli nieważne, czy Ty zjesz 1000 kalorii po prostu w McDonaldzie, czy 1000 kalorii zdrowego jedzenia i to nie ma większego znaczenia, no też nie do końca wydaje się bliskie prawdzie. Co ciekawe, zmniejszenie kaloryki, czyli to, że na przykład ktoś jest na diecie 1000 kalorii, mimo że nawet na początku może dać jakieś rezultaty w postaci utraty wagi, to później zazwyczaj skutkuje tym, że ta waga się zatrzymuje albo nawet idzie nam w górę, a już jak zwiększamy jedzenie, no to znowu wraca nam właśnie ta waga do góry lub mamy efekt jojo. Okazuje się, że zmniejszenie ilości spożywanych kalorii może spowolnić nasz metabolizm nawet o 40%, jak pokazują badania. Czyli zobacz, na przykład Twoje zapotrzebowanie to jest 2000 kalorii, po prostu nagle zaczynasz jeść 1200, bo chcesz schudnąć i uważasz, że to dobra metoda i z czasem Twój metabolizm zjeżdża do 1200 kalorii i ustala zapotrzebowanie kaloryczne na 1200. Czy jesteś zdrowa? No niekoniecznie. Czy dobrze się czujesz? Niekoniecznie. I dodatkowo nie masz tych efektów w postaci redukcji wagi, o które Ci chodziło. Dowiódł tego Sam Feltham. Jest to angielski, brytyjski trener personalny, który właśnie uważał, że jest coś więcej niż tylko kalorie i przeprowadził na samym sobie bardzo ciekawy eksperyment. Postanowił, że będzie się objadał. Będzie jadł prawie 6000 kalorii dziennie, czyli więcej niż wynosiło jego zapotrzebowanie, przez 21 dni, przez 3 tygodnie. Tylko za pierwszym razem proporcje makroskładników były dobrane tak, że 10% były to węglowodany, około 37% były to białka, natomiast reszta, czyli ponad 50%, były to tłuszcze. Zobacz, zbliżone trochę żywienie do takiego ketogenicznego, niskowęglowodanowego. No i jeżeli ta teoria kaloryczna byłaby prawdziwa, to w ciągu tych 3 tygodni on powinien przytyć 6,3 kg mniej więcej, jedząc właśnie 6000 kalorii. Po tych 21 dniach okazało się, że przytył niecałe 1,5 kg.
A dodatkowo, jak zmierzył sobie obwody, to w pasie miał 2,5 cm mniej. Co to znaczy? Że nawet te 1,5 kg niespełna, które przytył, to były mięśnie. Tkanka tłuszczowa po części zamieniła mu się na tkankę mięśniową, no a jak wiadomo, tkanka mięśniowa waży więcej. Także on po prostu na swoim przykładzie obalił tą teorię kalorii, chociaż oczywiście zrobiło to już wiele badań, metaanaliz dużo, dużo wcześniej. Ale sam był dociekliwy i chciał teraz pójść w drugą stronę, no bo ktoś może powiedzieć, że no po prostu ma taki idealny metabolizm i może jeść ile chce i nie przytyje. Więc postanowił zrobić inny eksperyment i również prawie 6000 kalorii przez 21 dni jadł, ale z takiej standardowej diety amerykańskiej, która jakby była też bogata w przetworzone jedzenie, nie do końca zdrowe. I tutaj, jeżeli chodzi o makroskładniki, no to właśnie one bardziej były zbliżone do tej naszej teoretycznie zdrowej piramidy zdrowego żywienia. Nie dla wszystkich, no jak mam nadzieję wiesz. 64% energii pochodziło z węglowodanów, czyli zobacz, tam było 10, tu 64. 22% to były tłuszcze i 14% z białka. No i znowu, no teoretycznie kaloria kalorii równa, więc powinien przytyć około 6 kg. Przytył ponad 7 kg w te 3 tygodnie i co ciekawe, totalnie zmienił się wygląd jego ciała, bo z tej takiej muskularnej budowy po prostu w 3 tygodnie zrobiły mu się po bokach boczki i po prostu był no taki... No wiecie, no już nie atletyczny, jeżeli chodzi o jego wygląd. I jedyna zmiana to był dobór makroskładników i rodzaj pożywienia, które spożywał. To jest bardzo, myślę, fajny eksperyment, który właśnie pokazuje, że ta teoria samych kalorii, czyli kalorie spożywane równa się kalorie wydatkowane przez nasz organizm, niestety nie jest prawdziwa. I dlatego powstała druga teoria odchudzania, teoria hormonalna, która uznała, że tak naprawdę kalorie nie są ważne, bo mamy taki w sobie termostat i nawet jak jemy więcej, to i tak raczej nasza waga nie będzie się zmieniać. Jak jemy mniej, też raczej się nie będzie zmieniać, bo to wszystko kontrolowane jest przez nasze hormony i nasz układ hormonalny. I według mnie ta teoria już jest znacznie bliższa prawdzie, no bo tak jak już mówiliśmy we wcześniejszym filmie, poziom insuliny, poziom glukagonu, poziom glukozy we krwi, to wszystko są ważne elementy. Nasze hormony wpływają na to, jak wyglądamy i ile kilogramów ważymy. Przykładem tutaj świetnym są osoby, które mają insulinooporność, które nabawią się insulinooporności i nagle ich waga automatycznie idzie w górę. I być może one nawet o tym nie wiedzą i bardzo często właśnie to, że tyją, sprawia, że zaczynają robić badania i okazuje się, że jest problem z gospodarką cukrową. I tutaj ta insulinooporność właśnie świetnie pokazuje, że można nawet jeść mało, ale jeżeli nie ogarniemy hormonów, no to i tak nie będziemy chudnąć, a wręcz będziemy tyć. Natomiast według mnie ta teoria też jest trochę skrajna, bo totalnie niektórzy ominęli tą kwestię kaloryki, a ja uważam, że ona jednak również jest na tyle istotna, że warto ją wziąć pod uwagę. Dlatego to, co ja proponuję Ci w kursie, co z mojego doświadczenia sprawdza się u największej ilości moich podopiecznych, nawet tych, którzy do tej pory nie mogli schudnąć, to jest właśnie połączenie tych dwóch teorii. Bardziej oczywiście będziemy zwracać uwagę na kwestie hormonalne, ale również na kalorykę i do tego wszystkiego dodajemy ten aspekt ketogeniczności. Więc odpowiednie proporcje makroskładników, które będą również właśnie wpływać na nasze hormony, wpływać na nasze uczucie sytości i na nasz metabolizm. Więc połączenie właśnie tego wszystkiego to jest efektywna ketoredukcja. Mam nadzieję, że kwestie tego, dlaczego chudniemy, a dlaczego czasem nie chudniemy, już są dla Ciebie jaśniejsze i nie dasz się nabrać na różne diety cud w przyszłości, które są nieraz promowane, no bo ktoś musi na nich zarobić, tylko podejdziesz do tego świadomie i rozsądnie. No i ja już się nie mogę doczekać, aż rozpoczniemy właśnie ten proces redukcji, także zapraszam Cię do kolejnego filmu, gdzie omówimy sobie kolejne aspekty rozpoczęcia odchudzania na keto.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z kursem z Hoodie na Keto, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Albo będę bezpośrednio na nie odpowiadać, albo może zrobimy sobie Q&A na ten temat. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam też za wsparcie, które mi okazujecie w komentarzach, czy podczas konsultacji i podczas różnych takich naszych tutaj online'owych spotkań. To jest dla mnie mega, mega ważne i cieszę się naprawdę bardzo, że mogłam dla Was przygotować ten warsztat online, bo jestem przekonana, że wiele osób z niego po prostu, z tej wiedzy skorzysta i to właśnie być może jest to, czego Wam na ten moment brakowało. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, pozdrawiam ciepło i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!